Na prośbę widzów zrelacjonujemy dzisiaj środową dyskusję suwalskich radnych w sprawie stanowiska dotyczącego ataków na świętego Jana Pawła II. Treść dokumentu, a właściwie dwóch dokumentów, wzbudziła istotne kontrowersje między radnymi i mimo spotkań odbytych w okresie międzysesyjnym nie udało się ustalić jednej wersji wystąpienia. Dopiero podczas sesji samorządu doszło do konsensusu i ostatecznie stanowisko zostało przyjęte. Oto zapis z tej części posiedzenia. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ataków medialnych i politycznych wymierzonych w świętego Jana Pawła II. Wysoka Rado, informuje, że w dniu 29 marca bieżącego roku wpłynął wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wniesienie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej projektu stanowiska Rady w sprawie ataków medialnych i politycznych wymierzonych świętego Jana Pawła II. Otwieram dyskusję. W ostatniej sesji nowe ugrupowanie odrzuciło stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, argumentując to tym, że nie chcą brać udziału w tym teatrze. Dzisiaj składają swoje stanowisko, więc widać, że nie zwracają uwagi na swoje poprzednie deklaracje. Mamy teraz dwa stanowiska. No także się powiedzieli, nie będziemy brać udziału w tym teatrze, teraz składacie swoje stanowisko. Więc taka jest wasza postawa. Apelujecie w nim o poszanowanie godności osoby świętego Jana Pawła II, uznajecie wartość jego nauczania i jego wpływ na Polskę, Europę i świat. I oczywiście bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale jeżeli tak, to czy możecie również stwierdzić, że takie słowa i postawy są do zaakceptowania, takie jak musimy was, katolików, opiłować, dla przeciwników aborcji nie będzie miejsca na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, czy też trzeba zdejmować krzyże z miejsc publicznych, czy to wam się nie kłóci z nauczaniem Jana Pawła II? To są postawy Platformy Obywatelskiej, którą reprezentuje wasz przewodniczący. W ostatnim zdaniu wyrażacie się swe przekonanie, że pogłębione badania historyków pozwolą wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Ale wy już tych wątpliwości nie macie. Bo mówicie dalej w swoim zdaniu, że badania historyków, by ustrzec przed podobnymi błędami i zaniechaniami w przyszłości. Więc już to badanie historyków dla was nie jest potrzebne, które tu wnosicie. Teraz, kiedy wiemy, jakimi metodami posługiwali się komuniści, jak gorąco szukali haków na Jana Pawła II, do tego stopnia, że zmyślali na niego zarzuty, przedstawiali świadków do tego stopnia niewiarygodnych, że same komunistyczne służby określały jako niewiarygodne źródło informacji. I właściwie na tym tle, co tu historycy mają badać? Zachowanie Jana Pawła II? Czy raczej metody komunistyczne, będące kiedyś w użyciu, a teraz rodzące się na nowo i będące na nowo w wykorzystaniu? Mówię to teraz w tym punkcie, bo głosujemy nad stanowiskami dwoma, czyli waszymi i naszym. Dlatego też pozwolę sobie trochę o tym wcześniej powiedzieć. Dziękuję. W imieniu wnioskodawców w tym punkcie chciałem powiedzieć, że byliśmy otwarci na wszelką dyskusję. Braliśmy udział w spotkaniach, które miały na celu wypracowanie pewnego konsensusu tego, abyśmy mogli przedstawić na dzisiejszej Radzie stanowisko, z którym się zgadza cała Rada, wszyscy radni. Do tego nawet doszło, że tak naprawdę te prace naszej dobrej woli bazowały już nawet nie na naszym stanowisku, ale na stanowisku złożonym przez Klub Suwałki w przyszłości. Niestety do takiego konsensusu, do porozumienia nie doszło. Stanowisko w tym kształcie, oczywiście w następnym punkcie, o którym będziemy mówili, jest nam nie do przyjęcia,
Dlatego też zostajemy przy swojej tutaj propozycji. Nad tą propozycją będziemy głosować i uważamy, że na tym nasza rola tu zamyka, ponieważ z tamtym stanowiskiem nie zgadzamy się, gdyż ono właściwie usprawiedliwia te ataki na Jana Pawła II. Dlatego też przy tym drugim stanowisku nie będziemy brali udziału w głosowaniu. Dziękuję. Jacku, wkładasz w nasze usta słowa, których nigdy nie wypowiedzieliśmy. I robisz coś, czego żaden święty, czy żaden obywatel tego kraju demokratycznego nie chciałby na tej sali na pewno. I to jest coś, o co apelował Adam tymi słowami o cyrku, żebyśmy, czy teatrze, żebyśmy tego nie uprawiali, mając w tle ten krzyż, mając w tle osobę Jana Pawła II. Bo to wszystko, o czym dyskutujemy, wzbudza emocje. Ja teraz też czuję wielką przykrość, dlatego że nigdy w życiu, w prywatnej rozmowie byśmy sobie takich słów nie przypisywali. I dlatego właśnie my nie chcieliśmy żadnego stanowiska przyjmować. Zgodziliśmy się na to, żeby pracować nad tym, opracować po prostu takie, które byłoby jakimś konsensusem. Ja w pracach tego zespołu redakcyjnego brałem udział osobiście. Konsultowałem różne treści, ale też przede wszystkim ton, jaki takie stanowisko powinno mieć. Konsultowałem z delegatem Komitetu Episkopatu Polski w sprawach, nie chcę tutaj tych wielkich słów używać, ale w sprawach tego kryzysu, można powiedzieć, który dotknął Kościół katolicki i całą opinię publiczną w związku z Janem Pawłem II. Nasze stanowisko, które jest drugim dzisiaj w porządku obrad, jest takim, które udało się wypracować wspólnie z kolegami, koleżankami z klubu Łączą Nas Suwałki. Poróżniło nas, zdaje się, z klubem PiS, o ile dobrze liczę, dwa słowa. I nie chcę nawet ich teraz przytaczać, ale jak widać, takie dwa słowa też mają wielkie znaczenie. My będziemy głosować przeciw stanowisku klubu PiS, dlatego że uważamy, że dużo bardziej wyważone jest nasze. Tylko dlatego. Prosiłbym też o to, żeby nie przywoływać tutaj Platformy Obywatelskiej jako partii, która nadaje jakikolwiek ton naszym dyskusjom tutaj w klubie Suwałki Przyszłości. Kolega Jacek Niedźwiecki nie reprezentuje tutaj klubu Platformy Obywatelskiej, bo takiego nie ma. Jest klub Suwałki Przyszłości i mamy tutaj ekipę i bezpartyjną, i taką, która popiera różne systemy wartości. Tak, ja również brałem udział w pracach tego zespołu, które miał wypracować kompromis do przyjęcia dla wszystkich stron tutaj w Radzie Miejskiej. Rzeczywiście poróżniły nas dwa słowa, które w mojej ocenie nie miały większego znaczenia. To można było przyjąć. Po prostu okopaliście się na swoich pozycjach, nie dopuszczając już. To są słowa kolegi waszego przewodniczącego. Koniec dyskusji. Koniec spotkań. Wkładamy to, co idzie. Nie wywiązaliście się nawet z tych ustaleń, które żeśmy wypracowali na tym zespole. Bo ten ostatni akapit, nie będę go tu cytował, miał wyglądać zupełnie inaczej. Jako stanowisko złożyliście w innym brzmieniu. Więc po prostu nie chcieliście tego kompromisu i na tym to się kończy. Wojtku, użyłeś takiego sformułowania. Kryzys, który dotknął Kościół w związku z Janem Pawłem II. Co to ma znaczyć? Jaki kryzys dotyka Kościół w związku z Janem Pawłem II? No bo ja tego nie rozumiem. Owszem, kryzys jest w Kościele, ale związany zupełnie z czymś innym. Nie z Janem Pawłem II.
żadne zarzuty wobec świętego Jana Pawła II nie zostały potwierdzone, żadne badania. To jest tekst bzdur wyciągniętych z akt SB. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Więc stanowisko miało dotyczyć obrony dobrego imienia świętego papieża Jana Pawła II przed atakami nieuzasadnionymi. A wy musieliście, nie mogliście się powstrzymać przed tym, żeby wrzucić w to oczywiście taki trochę zakamuflowany atak na Kościół jako całość, jako instytucję. To nie jest naszą intencją. My się skupiamy nad obroną papieża, a nie nad debatowaniem nad stanem Kościoła katolickiego jako instytucji. Bo to jest zupełnie inne zagadnienie. To jest taka, to tylko potwierdza, bo się zwraniacie tutaj przed tym, że to wasz klub, to nie platforma, że tego, ale to jest pewien proces polityczny, pewna taka agenda, która jest realizowana i od tego no, nie uciekniecie, no niestety. To jest pewne, pewnie politycznie inspirowane i nie da się tego ukryć. Tak to niestety wygląda. Rozumiem, wymaga do powiedzenia to, o czym mówimy pod hasłem kryzys. W tym celu zebrała się Konferencja Episkopatu Polski i delegat tego Komitetu do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży zaznaczył, że ten zespół, jego prace będą nade wszystko realną pomocą dla skrzywdzonych, którym należy się w procesie ich uzdrawiania prawda i pomoc. I to właśnie chcieliśmy zaznaczyć w naszym stanowisku, że jakby nie zapominamy o ofiarach tego bardzo długotrwałego procesu, zjawiska, które w tej chwili w Polsce jakby wychodzi na światło dzienne. Oczywiście, że wzbudza wiele wątpliwości, kontrowersji, ale uważamy, że to właśnie od specjalistów, których Kościół powołuje, to od nich zależy w tej chwili obrona dobrego imienia Jana Pawła II. To, czy my tu będziemy krzyczeć na tej sali w tej sprawie, naprawdę nic nie zmieni. Czy to będzie krzyczeć Rada Miejska w Suwałkach, czy jeszcze głośniej Rada Miejska w Wadowicach, to absolutnie nic nie zmieni. Natomiast należy się szacunek wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy ktoś nazywał się Karol Wojtyła, czy Jan Kowalski, jesteśmy zobowiązani uszanować ich wrażliwość i to, że ktoś był ofiarą przemocy. To, co powiedział kolega radny Pająk, w gruncie rzeczy potwierdza wątpliwości, które zgłosił przed chwilą radny Beździecki. To stanowisko, bo tak się stało, że dyskutujemy w tej chwili obu łącznie. Nasze stanowisko odnosi się do osoby Jana Pawła II i do niesłusznych, krzywdzących ataków, które są przeprowadzane pod pozorem prawdy historycznej. Bo doskonale wiemy, że, bo to nawet nie chodzi o to, czy to są materiały SB. Są to materiały niezweryfikowane i to, co pokazano w tym reportażu Bielmo i to, co napisano w książce Overbecka, są to materiały, które nie pozwalają na wysunięcie wniosków, że Jan Paweł II miał jakiekolwiek związki z precederem, bo tutaj, o którym Wojtek mówiłeś. To jest jedno. I nasze stanowisko odnosiło się do niesprawiedliwych ataków, które były sprowokowane i które nie mają oparcia żadnego w obiektywnych danych historycznych. Jeżeli teraz mówimy, odwołujemy się do historyków, to historycy stwierdzili wyraźnie, na bazie tych materiałów, które są przywoływane, nie można wysunąć takich wniosków. Jest więc to fałsz. I nasze stanowisko odnosi się do tego fałszu, do kłamstwa, którego celem było, że tak powiem, skalanie pamięci Jana Pawła II. I teraz przejdę do waszego stanowiska. Po pierwsze, odwołujecie się do tego, że stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania Jana Świętego, wizerunku świętego Jana Pawła II jako elementu debat i sporów politycznych. My nie debatujemy, my nie wciągamy Jana Pawła II do debat ani sporów politycznych.
to wręcz przeciwnie, to ci, którzy te fałszywe materiały podali, próbowali zaangażować Jana Pawła II do debat politycznych. I dlatego uważamy, że to zdanie tutaj niczego nie wnosi. Ja nie wiem, przeciwko komu ono jest skierowane. Bo można też zakładać, że przeciwko... O, teraz lepiej, tak? Można też zakładać, że przeciwko nam. Dalej. Wojtku, teraz bezpośrednio do ciebie. Jeżeli coś wymaga do powiedzenia, jeżeli ty wychodzisz i dopowiadasz coś do stanowiska, to tak naprawdę znaczy, że ono nie jest dobrze opracowane. Jeżeli wymaga do powiedzenia, jeżeli wymaga do wyjaśnienia. To jest po pierwsze. A po drugie, mój osobisty stanowczy sprzeciw budzi w ogóle łączenie w tym stanowisku właśnie kwestii, nie wiem, przemocy seksualnej z osobą Jana Pawła II, bo te rzeczy właśnie próbowaliśmy rozłączyć. A wy próbujecie je na nowo połączyć. Bo to jest oddzielna rzecz, że istnieje procesy, istnieją komisje, oddzielna rzecz to jest brukanie pamięci Jana Pawła II fałszywymi materiałami. I my się odnosimy do tego, a wy do rzeczy zupełnie innej. Dlatego to stanowisko w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśnia, wręcz zaciemnia sprawę. Tym bardziej powtarzam jeszcze raz, że nie jest dobre stanowisko, już zostawiając wszystkie inne rzeczy, które wymaga wyjaśnienia. Kościół chrześcijański ma ponad 2000 lat i obroni się. Kościół katolicki też się obroni. Polski nie było, a Kościół był. I Kościół był przy nas zawsze. Także ja myślę, tak słucham w ogóle, o jakim kryzysie mówimy. Kryzys to mają osoby, które są w tym Kościele i mają z sobą prawdopodobnie problem, gdzie odnaleźć się w życiu. A Kościół sam w sobie, raz, że jako instytucja taka kościelna, a w drugie, jako instytucja taka wewnętrzna, jako wspólnota przetrwa, bo przetrwało tyle lat różnych ataków, także ja nie widzę w ogóle żadnego zagrożenia. I proszę pamiętać, dobro samo się broni. Wcześniej czy później to wszystko ustanie, a pozostanie tylko taki niesmak u niektórych osób. Ja również brałam udział w pracach tego zespołu nad opracowywaniem stanowiska w sprawie ataków na osobę Jana Pawła II. I jest mi naprawdę bardzo przykro, że nie udało nam się uzyskać konsensusu i nie będziemy tutaj teraz podejmować decyzji nad jednym. Nawet się zastanawiałam nad tym, czy trzeciego stanowiska nie opracować, ale uznałam, że to naprawdę jest bez sensu, jeżeli już są dwa i czy nie można wypracować tego kompromisu. I prawdą jest, że już prawie opracowaliśmy, doszliśmy do porozumienia i tylko jedna osoba, można powiedzieć, zerwała te negocjacje. Stanęło oczywiście na tym, co dzisiaj mamy w punktach obrad. Jeśli chodzi, i to jest dla mnie przykre, bo ja naprawdę chciałabym głosować nad jednym stanowiskiem. Jako członek Rady. Nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem klubu Suwałki Przyszłości, też ze względu chociażby na to ostatnie zdanie. Bo zgodzę się tezą, że nie nad tym, nie nad takim stanowiskiem mieliśmy pracować i nie tego ono miało dotyczyć. Najróżniejsze trudności, problemy, czy to w Kościele, czy w innych instytucjach będą miały miejsce i nie nam wskazywać, czy pouczać, jak mają być rozwiązywane. Natomiast skoro wszyscy zgadzamy się co do tego, że osoba Jana Pawła II jest autorytetem na skalę światową, to tym bardziej dziwi, że nie udało się uzyskać porozumienia w tej kwestii. Ja osobiście poprę to stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale nasze głosowanie będzie niezależne. Więc każdy zagłosuje według własnego sumienia.
Jeszcze tylko taka ciągle myśl mi chodzi po głowie, oczywiście cytat, nie moja myśl, która też spowodowało chyba i dyskusję w związku z tymi medialnymi informacjami na temat osoby Jana Pawła II i kłamstwo zaczęło, tak powiem, nawet się nawarstwiać. Myśl Marka Twaina. Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie świat. I chyba coś w tym jest. Poddaję stanowisko w punkcie 6 pod głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła stanowiska z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ataków medialnych i politycznych wymierzonych w świętego Jana Pawła II. Za przyjęciem stanowiska głosowało 8 osób, swój sprzeciw wyraziło 12 osób. 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Przed nami punkt 7, stanowisko kolejne. Dużo słów tu padło, też oskarżające moją osobę, mój klub. To jest stanowisko nasze, poprawkami waszymi też, tak? Dzisiaj chciałem to przedstawić, bo po konsultacji z naszym klubem, innymi radnymi, żeby to jeszcze z wami skonsultować. Także panie przewodniczący, bardzo proszę i wnioskuję o przerwę, żeby kluby się spotkały i skonsultowały to stanowisko i omówiło. Spotkaliśmy się w przerwie nad stanowiskiem i wypracowaliśmy w dosyć gorącej, kolejnej gorącej dyskusji, nad chyba 10. wersją tego tekstu, wspólne stanowisko. I myślę, że to jest duży sukces naszej Rady, bo kolega Jarosław Schabiński mówił o tym, że tutaj trzeba by pewnie dużo dopowiedzieć. Pierwsze projekty, które widziałem, miały 2 strony. Skracaliśmy właśnie po to, żeby każdy mógł ze spokojnym sumieniem dzisiaj zagłosować za. Ja myślę, że intencje mają wszyscy dobre. Czy to z lewa, czy to z prawa, czy to z centrum. Niepotrzebnie czasem polityka w to wchodzi, ale akurat większość te dobre intencje wygrały i mamy wspólne stanowisko. Żeby już zamknąć tą dyskusję, wypracowaliśmy tekst, który jest stanowiskiem całej Rady, także nie ma tu stanowiska propozycji naszego klubu, nie ma stanowiska propozycji klubu Suwałki Przyszłości. Jest to stanowisko, które wszyscy radni, wszystkie ugrupowania zaakceptowały i to zostało wypracowane. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie poszanowania godności osoby świętego Jana Pawła II. W imieniu suwalskiego samorządu apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o poszanowanie godności osoby świętego Jana Pawła II. Dziedzictwo wielkiego Polaka, jednego z najwybitniejszych papieży i prawdziwego pasterza kościoła rzymskokatolickiego, jest niepodważalne i stanowi wartość dla polskiego narodu oraz tworzy naszą tożsamość. Jesteśmy świadomi i przekonani o roli pontyfikatu papieża Polaka w kształtowaniu historii Polski, Europy i świata. Dlatego też w świetle ostatnich wydarzeń wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania jego wizerunku jako elementu debat i sporów politycznych oraz innych negatywnych działań podejmowanych przez uczestników życia publicznego. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie. Bardzo proszę. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób, sprzeciwu nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Uprzejmie Państwu dziękuję.